Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, potem poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Potem właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do Was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę Wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w Was, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pana z Wami i z Duchem Twoim. W Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść temu słudze w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do matki Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. O Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, po wielkiej, po półniebie radości, po cudownym kolibu na górkę, schodzimy z gór,
do miejsca naszego świętego, do wieczornika, był stóp tutaj Pana Jezusa umacniać się. Święty Jan dziś mi przyłożył. Powiemy, na czym polega cała tajemnica intronizacji. Uznać Pana Jezusa za króla. Co to znaczy? Uznać Jego prawo. To znaczy przestrzegać Jego przykazania. Posłuchajcie, co mówi Jan Ewangelista. Po czym poznajemy, że znamy Jezusa i że zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Tu dołożę za świętym Janem Ewangelistą, kto nie chce, żeby jego prawo było tu na ziemi szanowane, jest kłamcą, on nie zna Jezusa. Kto nie broni jego prawa tu na ziemi, jest kłamcą, on nie zna Jezusa. Jeśli władza wprowadza antyboże przykazania, a pasterz nie reaguje, jest kłamcą. Czyli wydaje zgodę, milcząc, że to prawo, które występuje przeciwko prawu Bożemu, jest dobre. Pan Jezus wyjaśniał od tajemnego misjonika, co wam pokazywałem. Jeśli prawo jest sprzeczne z prawem naturalnym i prawem Bożym, nie mamy prawa tego słuchać, bo oni wymyślili co? Że jeśli jest legalna władza, to co postanowi, mamy zobaczcie, jak jacy sprytni. Nie. Jeśli to jest sprzeczne z prawem naturalnym i z prawem Bożym, ja katolik mam czyste sumienie i łamię to prawo, które oni tworzą wbrew tym prawom. A oni zmienili procedurę, szatański system demokracji na tym polega, że zdecydowana mniejszość obiera kierunek i się mówi legalna władza. I mówią, że jeśli jest legalna władza, to musimy słuchać. W Niemczech wybrano legalnie Hitlera. Była to mniejszość parlamentarna. Ale wybrali mniej niż połowa narodu Hitlera. Ale później uruchomiono procesy legalizacji władzy. Prezydenta Hindenburga przekupiono, o tym już nikt nie wiedział, podpisał kanclerza Hitlera i wszystkie prawa były legalne. Dobre, bo to zatwierdzała władza legalna. Więc ja nie rozumiem, dlaczego oni dzisiaj wrzeszczą na temat obozu koncentracyjnego. Rozumiecie, czy boję hitlerowskich? Przecież to wprowadziła wszystko legalna władza. Czy Państwo rozumują sprzeczność tego świata? Hitler był wybrany w wyborach demokratycznych. Czyli legalna władza i ustanawiała prawa. Więc to jest cały faryzeizm. Jeśli legalna władza nie przestrzega przykazań, ja nie wykonuję tego rozkazu. Dlatego też Pan Jezus mówi, kto nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czyli wszyscy, co są przeciwko aborcji, bo to jest życie, przykazanie nie zabije piąte, eutanazji, są za in vitro, są kłamcami, nie znają Jezusa, nie mają prawa przystępować do Komunii Świętej. Dlatego święty, moi drodzy, Jan przychodzi z konkretną mi pomocą dla zrozumienia dzieła intronizacji. Nie chcą jego praw, bo nie chcą je wprowadzić i zachowywać. Rozumiecie? To jest bardzo proste. I mówią, że są katolikami i że są pasterzami. Pytam się, kogo? Lub komu służą? Ewangelia Łukasza. Moi drodzy, radzę czytać te mistyczki, które wam polecałem. Katarzyna Emeryś, Maria Waltorta
i Maria z Agreny. Kiedy dzisiaj się czyta te słowa, to jak jest u Katarzyny Emeryś opisana cała tajemnica ofiarowania, to jest nieprawdopodobne. Wczoraj znajomi przysłali mi teksty o pastuszkach. Ci, którzy polecieli do Betlejem, ci pasterze, później, kiedy Pan Jezus wchodzi na rynek publiczny, zostają powołani na pierwszych Jego uczniów. I wczytałem się w dialog Pana Jezusa z pastuszkiem, tym jednym, który był Jego uczniem, i obok stał Judasz. On się pytał, jak to jest możliwe, że Ty ciągle tym żyjesz. 30 lat minęło. A on mówi, to jakby dziś było. To jest taka moc wnętrza, że się nie da opisać. Mówiłem wam, kiedy się narodził Pan Jezus, w tym samym momencie w Izraelu parę osób otrzymało w widzeniu o tym wiadomość. Tym, który to widzenie otrzymał, był Symeon. Do niego przyszedł anioł. Anna, bo tu dziś o niej nie ma, córka Fanuela, otrzymała jako jedyna z kilku w Palestynie wiadomość, że Pan się narodzi w Betlejem. Musiała być niesłychanie sekretną, że Bóg powierzył jej taką tajemnicę. Dlatego, moi drodzy, nie ma się co dziwić, że ten Duch Boży idzie z Symeonem i w tym momencie, kiedy Matka Boża z Józefem idą do świątyni, starzec Symeon wychodzi. To jest zejście. Bóg tak to wszystko układa. I to uniesienie ducha, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Czyli to jest uniwersalizm. Jezus Chrystus, Król wszystkich narodów. Król Polski, Chin, a w całości całego wszechświata. Dopóki oni nie przeczytają Katarzyny Emeryś, a to jest 1000 stron, Maria z Agredy około 600, 500 coś, Maria Waldorta to jest ponad 10 tomów, nie ma szans, żeby oni zatrybili. Są tak wyjałowieni, tak wyniszczeni wewnętrznie, o czym pokazuje Pan Jezus, że oni nie zrozumieją tych słów, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Dlatego z każdym prywatnym objawieniem będą walczyli jak wścieknięte psy. Staje przed nami Symeon, który otrzymał prywatne objawienia, rozumiecie? Tylko jemu dane. Jakby on dziś o tym mówił, to by go do psychiatry posłali. Któreś przygotował to zbawienie wobec wszystkich narodów? Światło na oświecenie Boga. Czyli my z naszym Królem idziemy wszędzie. Nie bójcie się, że mieszkacie między Mahometanami, Żydami. Wszystko to skruszeje wobec tego Króla. Dziś macie tu proroctwo Symeona. I chwałę ludu Twego Izraela. Bóg nie zapomniał o narodzie bramym. Oni też się nawrócą. Ja już się długo przygotowuję na wielki chrzest narodu żydowskiego. Chcę być ojcem chrzestnym tego narodu. Bo to wypełnienie tych wszystkich Bożych zamiarów jest takie bliskie. Pójdę do nich i ucałuję Torę, Stary Testament. Chcę, abyście w ten sposób patrzyli na te wielkie wydarzenia, które, moi drodzy, Bóg nam naznacza. Ale naznacza, jeśli jesteście Jezusowi, nie Kanary, nie Safari, nie plaże grecką nad Morzem Śródziemnym.
ale zaznacza nieprawdopodobną ciężką drogę. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Teraz się Pani nie dziwisz, dlaczego Panią chcą nawracać, żeś Pani rycerka Chrystusa Króla. To, co Pani przeżywa, przeżywasz dziś, ja to już kilka lat, od kilku lat przeżywam. Jak mnie nagle nawracać chcą. Dlatego kto jest po stronie Pana Jezusa, jest znakiem sprzeciwu i będzie tak samo atakowany jak Pan Jezus. Do Matki Bożej mówi: Symeona, Twoją duszę miecz przeniknie. Mamusiu, Ty moja, zapewne się jeszcze wiele wycierpisz z mojego powodu, ale to błogosławieństwo, to wyróżnienie w łasce. Nikt Ci nie pokazał, że takim kierunkiem pójdzie moje kapłaństwo. Dlatego się modlę, ukochana mamo, abyś jeszcze długo żyła i aby przed Twoim umysłem na jaw wyszły zamiary serc wielu. Bo to jeszcze wszystko wyjdzie na jaw. Mam już dokładny dokument, wywiad z arcybiskupem. Od spraw kultu Państwu wykseruję, oddam. To jest dwie potężne strony, A4. I tam mistrzowsko wszystko przygotowane do reformy liturgii. I w niedługim czasie na jaw wyjdą zamysły wielu. I nikt już nam nie powie, że arcybiskupa Błoniniego trzeba na ołtarze wynosić, bo niewiele brakło, a jego by też zrobili proces beatyfikacyjny i na ołtarze wnieśli. Ten, który tak zniszczył liturgię za pieniądze masonerii. Wielu z nich wyjdzie. Kardynał Koenig, Cazaroli, Dillo, Baggio. To są całe nazwiska, takie świeże, które znacie, a co dopiero te poukrywane. Ludzie prości już go odczytują. Tych wszystkich gorliwych, co akolitów wprowadzają, rycerzy Kolumba sprowadzają. Ludzie już zaczynają myśleć, proszę się za Timoniezi, komu służy? Ja mówię, popatrz Pan, pastuszką Pan objawił prawdę. Na razie w prostych umysłach na jaw wychodzą zamysły serc wielu. To tyle do dzisiejszych czytań. Przepraszam Ducha Świętego, bo na początku postanowiłem, że nie skupię się na tych czytaniach, że zacznę kazanie od razu, bo się dziś źle poczułem. A jakże usłyszał Jana Ewangelistę dwa zdania pierwsze, włączyłem znowu dopalacz i słuchaj, i to punkt po punkcie. Taka potężna moc łaski jest wylewana przez dar Słowa Bożego dla nas. Dla mnie pontyfikat papieża Benedykta jest nieprawdopodobny. Postawiłem na niego. Założyłem się z niemieckimi franciszkanami w Las Maria Zal, że papieżem będzie Benedykt. Wrzeszczeli na mnie. Niemożliwe. Kiedy go odwiedziłem po wyborze, rok po wyborze, pytają się, powiedz kolejne proroctwo. Naprawi Kościół. On się zabierze za wszystkich. Bo przeszedł z różnych biegunów. Wiele zrozumiał. A kiedy przeglądałem fragmenty jego książki Duch Liturgii, mówiłem, Niemiec jest trafiony. Wtedy jeszcze był kardynałem. On rozumie na czym wszystkim. A kiedy wyczytałem jego zdanie, że liturgia to nie fabrykowanie, a to co zrobili to było fabrykowanie, a liturgia to stawanie się w przestrzeni dziejów i historii, myślę, ten dużo dla Kościoła zrobi, bo zrozumiał ducha Kościoła.
Ja Panu Bogu codziennie za mojego kardynała Macharskiego dziękuję, że mnie posłał na studia i to na studia z historii Kościoła. Wiecie, jaki mi prezent Kościół dał? Nie zasłużyłem na taki dar. To była wycieczka po minionych wiekach, szukanie odpowiedzi, dlaczego tak i po co. I dlatego tu na ołtarzu macie takie morze świętych. No to im zawdzięczam wszystko. Oni o tym mówili, oni to pokazywali. Wczoraj, moi drodzy, mówiłem o formalizmie. Pokazywałem, że Pan Jezus żąda od nas kapłanów rewizji życia, by nie marnować czasu na różne czynności, poświęcać go na sprawy nadprzyrodzone. Stąd też trzeba bić na alarm. Jeśli kapłan jest w motorniczym tramwaju, jakiś zakonnik, to trzeba bić na alarm. Państwo rozumieją, to jest, coś jest nie tak. Nie ten pociąg. Jeśli ktoś jest trenerem młodych tenisistek, jest kapłanem, coś jest nie tak. Jeśli kapłan otwiera zakład psychologiczny, czy porady psychologiczne, to coś jest nie tak. To on powinien do Jana Janeja iść, od niego się nauczyć, idzie w konfesjonalną i tam. I ktoś jeszcze otwiera zakład, to jeszcze mu jeszcze za czas każe płacić. Rozumiecie? To jest pomieszanie z poplątaniem. Dlatego Pan Jezus mówi, że nawet dusze w niebie, trzeba to mówić duże część słowa, nie są obojętne w walce o przywrócenie Kościołowi należytego miejsca na ziemi, w świecie. Bitwa będzie trudna, gwałtowna, ale tym wspanialsze będzie zwycięstwo, jakie odniesie królowa zwycięska nad złym duchem. Ostatnio dotarły mi objawienia Matki Bożej z Niemiec, w Zagłębiu Sara, blisko granicy francuskiej. Jedne miały miejsce koniec XIX wieku i w tym samym miejscu Matka Boża w Niemczech objawiła się koniec lat 90., czyli 10 lat temu. I Matka Boża tam powiedziała nieprawdopodobną rzecz. To jest dla mnie bardzo logiczne. O tym się dowiedziałem wczoraj. Że jej niepokalane serce zacznie triumfować od Niemiec. Już dawno postawiłem tezę jako twierdzenie, że Niemcy są największym krajem szatanistycznym świata. Perfekcyjnie ustawieni we wszystkim. I na tym smoku stamtąd zacznie niepokalane serce Marii triumfować. Do domu Ottawianiego przychodzi jego siostra rodzona. Zmarła. Nie, to jest, przepraszam, to, jakaś, to nie, nie siostra, to jest siostra zakonna. Nie byłam znana na ziemi. Ledwo zauważano mnie. Nie ma to do znaczenia, bo jesteśmy dziećmi jednego ojca. Należymy do rodziny synów Bożych. Czy chwalę, czy ja, czy też jeszcze na ziemi, jakby teraz. Rzeczywistość świętych obcowania łączy nas w miłości Chrystusowej. Don Ottaviano, moje życie na ziemi było pokorne i ukryte. Nigdy nie pragnąłam tego, czego chcą liczne, zaślepione dusze. Rozrywek, zaszczytów, bogactwa, zdrowia. Biedne dusze zawiedzione. Jeśli kto modlitwą i cierpieniem nie otworzy im oczu, będą zgubione na całą wieczność. Dlatego tu przypominam, nasza modlitwa, nasze pokuty nie tylko ukierunkowane na nas, ale i na innych. Już Pan Jezus w tych tekstach mówił o dwóch inicjatywach, żeby powstały na świecie kościoły, gdzie te jak punkty wyznaczone, gdzie się będzie non-stop modliło za opętanych. A wczoraj Wam mówiłem, grupy miłości, modlitwy za kapłanów i to jeszcze 1 godzina dziennie.
taki wymóg dla specjalistów kładzie Pan Jezus. Ta dusza mówi, jestem szczęśliwa, pogrążona w radości, światłości i miłości Bożej. Nigdy nie będę żałowała mego życia ziemskiego, które stało się źródłem mej szczęśliwości wiecznej. Zazdroszczę Malic Agredy, bo czasami jej teksty mi się wydawały takie cukierkowate, nieprawdopodobnie słodkie, takie super wylewne w miłości. Ale jeśli, moi drodzy, dusza jest pogrążona w radości, światłości i miłości Bożej, to ona płonie w ogniu. Dlatego, kiedy czytałem wam dwa dni temu, trzy dni temu słowa Matki Bożej wedle Marii Agredy, mistyczne miasto Boże, no to te słowa Matki Bożej czy Pana Jezusa, to była sama miłość. To był sam miód duszy. My jesteśmy tak sformalizowani, tak skostniali, że nas nie stać na takie słowa, rozumiecie? Jesteśmy tak wysuszeni duchowo. Dlatego jeśli takie słowa słyszymy, to najczęściej o kimś mówimy, że mu szczeliło pod horyzontem, że jest chory, to jest nienormalne, żeby tak do Boga odnosić. I ta siostra zakonna mówi, nigdy nie będę żałowała mego życia ziemskiego, które stało się źródłem mej szczęśliwości wiecznej. Istotą posłannictwa Kościoła jest o to, aby wam pokazać, w jaki sposób przeżyć życie, abyście znaleźli się w szczęśliwości wiecznej. A to teraz rozumiecie, dlaczego Kościołowi się tak chce zamknąć usta. Dlaczego lansuje się poglądy, niech dziecko same wybierze, wszyscy milczmy po kolei. Tu mi się podobała jedna odpowiedź z nas tu obecnych. W takim razie, po co nasze dzieci męczyć matematyką? Dać im z 8 książek, zamknąć w pokoju i niech se wybierze. Kiedy zdecyduje się na naukę na matematykę? Po co ja uczę na matematykę, rozumie się? Jak w tej koncepcji, dać dzieciom książki i niech poznają matematykę, no i się może kiedyś wybiorą ją. A Kościół? Zamknąć go w murach Kościoła? Broń Boże, żeby na głos cokolwiek mówił. I niektórzy biskupi będą wrzeszczeli, księżom nie wolno politykować. Ale nasi kurkuraci, kiedy była na drogę do Unii Europejskiej, zabierali na kazania głos, zachęcali te. I to nie była polityka, rozumiecie? To było czyste duszpasterstwo. Troska o wieczne zbawienie, nieprawdopodobne. Za darmo oddaje duszę w szpony szatana brukselskiego. Tak, to było duszpasterstwo, ale szatańskie. Don Ottaviano, przekaż moje posłannictwo moim drogim na ziemi. Niech wiedzą i oni, że śmierć nie pozbawia życia. Życie oczyszczone z wrogów jest doskonałe i włączone w szczęśliwość Bożą. W niebie żyje się w Bogu i z Bogiem, lecz inaczej niż dusze w stanie łaski, które są jeszcze w drodze ku niebu. Don Ottaviano lituje się nad głupotą tych wszystkich, którzy nie zastanawiając się z taką łatwością dają się oszukać złemu. Jest on wilkiem przebranym w jagnię. Dlatego mówię wam z całą odpowiedzialnością. Ten wilk ubrał dziś sutanny, ubrał purpury, ubrał ornaty i gra jagniątko. To jest to, kto wyszedł na wyżynę. Nienawidzi on bez granic wszystkich ludzi, którzy w swej szalonej agresji, który w swej szalonej agresji chce pogrążyć w grzechu, a potem zabrać ich do piekła. Wy nie wiecie, jaka to jest niewola. Pomagałem wielu młodzieńcom. Widziałem, jaka jest walka. Potrafili miesiąc pościć. Rozumiecie? Cały dzień dopiero jedli kolację po mszy świętej. Spowiadali się, walczyli, dzieci, minęło 3 tygodnie, 4. Widziałem po twarzy, jak się zmieniają i zaczyna się wojna. I zaczyna szatan, jak wścieknięty, znowu wchodzić.
i wciąga w te szpony, które wprowadził. Widziałem, ile się ubeczeli, użmagali, chcieli wrócić. I nie mogłem pomóc, byłem bezradny. Poszli w świat. Dlatego niedawno zrozumiałem, na czym polega szalona agresja szatana wobec człowieka. Jak cię raz złapi, to byś chyba musiał dzień i noc w wodzie święconej leżeć. Żeby się tak namoczyć, jak szynkę do konserwacji, a później do pędzenia. No bo nie widzę już innych sposobów. Gdyby ludzie choć na chwilę chcieli się zatrzymać, by zastanowić się nad znaczeniem dwóch słów: piekło i wieczność, świat zmieniłby się szybko. Ale kto tu myśli o wieczności, jak oni wam tyle kremów proponują? Oni was przekonali, że będziecie wiecznie młodzi, bo wszystkie reklamy na najlepszych obrazach młodości i subtelności. Jaka wieczność, jak mamy już średnią 85 lat, mrożą się w Antarktydzie w lodach, rozumiecie? Wmawiają wam, że jak będą klony, to będą wymieniali organizmy i pociągniemy nie wiadomo ile. Jakie piekło, proszę księdza, ksiądz nie z tej epoki, ksiądz straszy dzieci, ksiądz jest tyranem, ksiądz jest dyktatorem, wszystko to słyszałem. Jakie piekło. Księże, ksiądz nie wyszedł z ciemnego średniowiecza. A ta dusza mówi, gdyby ludzie tylko rozmyślali nad tymi dwoma rzeczywistościami, piekło i wieczność, świat zmieniłby się szybko. Lecz on, zły duch, czyni wszystko, by do tego nie dopuścić, aby ludzie o sprawach ostatecznych nie myśleli. Do domu odtawieniego przychodzi jego matka. Synu mój, pisz. Jestem twoją mamą. Rozumiesz dobrze, jak jest wrażliwe serce matki na wszystko, co dotyczy życia jej dzieci. Powiedziano ci kilkakrotnie, że śmierć nie przerywa życia. Chodzi tu o życie duszy, która jest źródłem życia ciała. Matka, dusza matki oczyszcza się i udoskonala w swym istnieniu pozaziemskim nawet w stosunku do tych, których zrodziła. Synu mój, rozumiesz chyba, że żyjąc Bogu, widzimy w Jego nieskończonym świetle was i wasze codzienne życie, cierpienia i trudności. Nie możemy już cierpieć, ale nie możemy cierpieć z tego powodu. Nasza ufność bez granic Bogu i miłość Boża ku wam czyni nas szczęśliwym. Dlatego, kiedy w innym miejscu z inną duszą odtawianą odmieniał, ona mówi, że my się w niebie nie możemy niczym zdenerwować, zirytować, niczym. Jeśli byłoby to możliwe, to jedynie patrząc na was. Parafrazuję słowo, jak my, ziemianie, głupolami jesteśmy. Bo o to chodziło tej duszowie pokazać, w jakim dramacie my funkcjonujemy. Kiedy, moi drodzy, poznałem całą tajemnicę przekrętu dziejów świata, oszukiwania was, tajemnicę zakłamanego Kościoła, to co zrobiono i jak go chcą rozłożyć, to wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki duch we mnie wstąpił. Nie boję się niczego, mogą mnie zabić. Chcą ekskomunikować. Mogą to zrobić 10 razy po 10 razy, aż im papieru braknie. Nie zmienią mojego sumienia i mojego głosu ducha.
Niech będę dla nich wyrzutem sumienia. Wyrzutem sumienia ich niewiary, zdrady i zabłądzenia. Odwagi, synu. Wierz w dogmat świętego obcowania i rozumiesz teraz, że jest to wzniosła rzeczywistość, która nas łączy. Teraz nie rozumiecie, dlaczego tym tu święty jest. Kapujecie, ja tu wchodzę, jak do nieba. Mój wieczernik dla mnie jest niebem. Wczoraj jak dostałem relikwiarz Bronisława Markiewicza, to aż go ukochałem. Przyłożyłem do piersi. Jesteś w końcu przy mnie. I to w znaku. Ponieważ żyjemy miłością ku Bogu, mówi jego matka, musimy być również zjednoczeni miłością z wami. Teraz rozumiecie, dlaczego padł kult świętych. 20 lat temu na podwórku krakowskim wychodziły książki, które totalnie kpiły z kultu relikwii. Już byli przekonani, że wyrżną wszystko, rozumiecie? Każda relikwia podrobiona to jakaś szczęka oślicza z kozicy z Alp, nie wiadomo co, nic prawdziwe. Naiwność ludzi. A już wiem, że duży zbiór relikwiów jest tu. Ma ksiądz proboszcz na Żywiecczyźnie, ksiądz Piotr w Leśnej. Pan Adam Kędzielski z Koczowie ma ze 40. U mnie jest już 20. To nie jest ten jedynym punktem, rozumiecie? Te punkty się zapalają. Spotykam świeckich, którzy na piersiach noszą relikwię jakiegoś świętego. Na specjalnym łańcuchu, czy w kieszeni go trzymają dla ochrony. Zmienia się to oblicze. Ta moja nadzieja wiosny Kościoła jest nieprawdopodobna. Ja mówię tak ostro, by was pozyskać, by pozyskać kapłanów. To już koniec kałowania i siadania przy zdrajcy. To musi być jasna, czytelna postawa. I teraz Pan Jezus porusza nieprawdopodobną rzeczywistość, której nieraz się w kapłaństwie bałem mówić w kazaniach, bo mnie poczytali za nawiedzonego, ale dziś wam mówię, że wy świeccy jesteście współodkupicielami dusz, my kapłani też. Bóg nas zaprosił do tego dzieła. On nie chce być sam na Kalwarii. To w niejednym tekście mówił. Wszystko elegancko, ale mówi Pan, na Kalwarię ze mną nikt nie chce iść. Nikt nie chce brać udział w dziele współodkupienia. Teraz rozumiecie, jak jest nie do pojęcia, jak oni wrzeszczą, kiedy się mówi, że będzie piąty dogmat o Matce Bożej. Współpośredniczki i współodkupicielki. To mógłbyś ty masz zadanie być współodkupicielem. Ty masz ratować duszę, jak Matkę Bożą. Każdy z was puszczony. A oni mają problem Matce Bożej nadać taki tytuł. Więc też, wiecie na jakich wozach oni jeżdżą? Ognistych. Dlatego Pan Jezus mówi. Mówiłem kilkakrotnie na ten temat. A teraz chcę skonkretyzować wszystkie uwagi trzeciego rozdziału. Przeznaczone do wiadomości Kościoła, a dotyczące ważnego problemu pastoralnego. Tych, co na mnie mruczą, że to mogę mówić kapłanom. Pan Jezus mówi, do wiadomości Kościoła. A Kościołem też jesteście świeccy. Wszystkie czynności i zagadnienia winny ogniskować się w podstawowej pracy duszpasterskiej. Liczni biskupi i kapłani w moim kościele nie mają jasnego rozeznania co do przyczyn swojego powołania. Jest to jakiś paradoks. Stąd kiedy dziś mi zadaje się pytanie, czy ksiądz może być tramwajarzem, czy ksiądz może prowadzić zakład psychiatryczny, ja mam powiedzieć, no nie.
To nie jest duszpasterstwo, to jest coś nienormalnego. Po co księdzu ćwiczyć kung fu czy karate? No po co mu to jest potrzebne? Po co księdzu być zapalonym na śmierć i życie myśliwym? Jeśli skradanie mszy ma się dokonywać kosztem polowania i rezygnacji z duszpasterstwa, to jest użycie. Ja, Jezus, chcę, by biskupi, kapłani, wierni byli współodkupicielami, czyli powinni ze mną kontynuować tajemnicę odkupienia. A krzyża i cierpienia się jak? Diabeł wody święconej wszyscy boimy. Panie Jezu, to daj, Panie Jezu, tu pomóż, Panie Jezu, tu uzdrów, Panie, tu uwolnij. A Piotruś, krzyż weźmiesz? Ela, Panie, czemu ja? Do tego dzieła dorośnijcie i spróbujcie to, co zrobiłem półtora roku temu, poświęcając figurkę Matki Bożej. Wszystko, co na mnie, Maryjo, przyjdzie, przyjmuję jako dar z Twoich rąk. Chcesz, weź rekolekcję, chcesz, weź uczelnię. Ja wszystko widzieli. To co powiedziałem? Widocznie ona ma jakiś plan. Ma jakiś cel. Pan Jezus tego od nas żąda. Co oznacza odkupić duszę, jeśli nie uwolnienia jej od najbardziej straszliwego i szkodliwego tyrana, szkodliwego terroru szatana? Odkupienie to wyrwanie nas przez Pana Jezusa z niewoli szatana. Pan Jezus was do tego zaprasza, abyście jednego po drugim wyrywali z szponu szatana. Wczoraj od jednej z was otrzymałem piękny przykład, jak można szatanowi przeszkodzić. Potężna dyskoteka, wrzaski, huki w okolicy. Posłuchała jedna z osób rady się za proboszcza, wzięła 3 kilo soli egzorcyzmowanej, obeszła po granicach wokoło całe to siedlisko szatana, posypała, no i szatan się wyprowadził. Ani dyskotek, ani wesel, ani imprez. Wyprowadził się. 3 kilo soli egzorcyzowanej. Ale potrzebna była wiara, potrzebne było pokonanie lęku. I to musiała być wiara silna. Jakby poleciał kpiarz, to nie zadziała, rozumiecie? Nie ma szans. Kim jest szatan? Kim są poddane mu zastępy? Szatan jest stworzeniem Bożym, które zbuntowało się przeciwko niemu. Szatan przed swym upadkiem był po Bogu w świecie niewidzialnym i widzialnym stworzeniem najpotężniejszym, największym, cudownym swej dobroci i świętości. Ta jego wielka moc i piękno zgubiły go, bo stały się przyczyną straszliwej pychy, uważał siebie za podobnego Bogu. Stąd jego odmowa poddania się Bogu, stąd jego wieczna zguba, stąd jego nieprzejednana nienawiść ku Bogu, ku Matce Bożej, która zajęła po nim pierwsze miejsce wśród stworzeń. Wiecie, co on stracił? Wszystko stracił. Był drugim po Bogu. Najświętsza Maryja Panna jest nie tylko powodem jego porażki, gdyż swą pokorą uczyniła możliwym odkupienie. Lecz jest ona teraz po Bogu, w świecie niewidzialnym i widzialnym, pierwszą istotą. I żadne stworzenie nigdy jej nie dorówna.
Dziś padały pytania o różne ruchy w kościele. Co sądzę? Jeśli się wypowie autokratywnie, zaraz wiadomość idzie w świat i rosną mi następni burzy atakujący. Więc zastosowałem metodę Pana Jezusa. Patrzcie na nich, jakie jest ich podejście do Eucharystii. Co oni robią z Panem Jezusem? Kto tam jest pierwszy? Bóg czy ich tyłki? Dziś dokładam jeszcze, przyglądnijcie się, gdzie jest tam miejsce dla Matki Bożej. Jeśli gdzieś daleko z tyłu, w cieniu, to się wycofujcie. Jeśli tych kryteriów ta grupa nie spełnia w waszym wewnętrznym odczuciu, zostawcie ich. Bo to nie są kierunki Boże. Nie jest to Ducha Bożego taka organizacja, czy takie działanie w Kościele. Dalej Pan wyjaśnia. Szatan jest prawdziwą rzeczywistością i żywą. Potężną i złośliwą, zepsutą, zdolną tylko do zła. Z jego winy zło weszło na świat. Szatan jest straszliwą rzeczywistością, którą wszyscy chcą czy nie chcą, muszą się liczyć. Jest on największym sadystą. Nie będąc zaś uwarunkowanym czasem ani przestrzenią, może działać jednocześnie w różnych miejscach. Wiecie, jaka jest jego potęga? Wiecie, iluż diabłów musi się interesować naszymi ruchami? Jak tam jest różanie? Jak tam jest Chrystus Król? On myśli, jak nas tu zaatakować, a jednocześnie ładuje z tłumaczy, rozumiecie? Ten za jeden ma taką potęgę. To, co wam wyjaśniałem. On potrafi wykorzystać ciebie, żeś tu coś w sierpniu gdzieś nakmocił. I on tak to ustawi, że w momencie, kiedy najbardziej mi coś jest potrzebne, to wychodzi bum, bum. A wie, że do flegmatyków nie należy. Rozumiecie? Więc wykorzysta ciebie w głupocie, tam. Wszystko ustawia. To jest mistrz nad mistrzami. Ale wobec niepokalanej to widok nieskończony. Drży, zimnicę ma i wyje jak wścieknięty. Dlatego niepokalaną przyjmijcie mi jeszcze z większą miłością dzisiaj, niż dotąd ją kochaliście. Od chwili tego buntu przeciwko Bogu nie przestał on nigdy ani na chwilę knuć zbrodni i nikczemności wszelkiego rodzaju przez ludzi będących jego mocy. Największym osiągnięciem szatana XX wieku to jest zawieszenie wojny z masonerią i doprowadzenie do dialogu z nią. Rozumiecie? Następnie w związku z tym promocja wszędzie dialogu. Dialog. I trzeci jego największy przekręt XX wieku to fałszywy ekumenizm, który ogarnął Kościół. I stąd Lucyfer świętuje, szatan świętuje wielki sukces swojej polityki i swojego działania. Dlatego dzisiaj w ukryciu zasiada z ludźmi Kościoła do stołu. To jest jego największe osiągnięcie. W ukryciu pod ich przebraniem, pod ich rzeczywistością. Szatan jest zawsze w ruchu, gotowy zastawiać pułapki duszom nieostrożnym i nieroztropnym, by uczynić z nich, moi drodzy, swymi ofiarami.
Na świecie są nie tysiące, ale miliony, mówi Pan Jezus, osób cierpiących fizycznie, moralnie i duchowo z Jego winy. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby szukać przyczyn chorób cywilizacyjnych, żeby ktoś podał szatan. Ocieplenie, za dużo glukozy, za dużo cholesterolu ma świnka, rozumiecie? Mleko krowy jest niezdrowe. Przyczyny cywilizacyjne, chemia, a nikt nie mówi, co powiedział dziś Pan Jezus, miliony osób na świecie cierpi fizycznie i moralnie przez szatana. Są też osoby w szpitalach, albo umysłowo chorych, nie z powodu faktycznie istniejącej choroby, ale z winy szatana. Tu podaliście przykład dzisiaj przy stole jednej osoby, na która była egzorcyzowana. Trzeba było większego uderzenia i dawki łaski z nieba dano do szpitala dla psychiatrycznie chorych. I widzicie, jest po człowieku, włosy wylatają, spuchnięte, nie kojarzy, wyłączone. I tu ciągle powtarzam, jaki jest wielki triumf szatana. Wyniósł na piedestał psychologa i psychiatra. Dochodzi jak do absurdu, że jeśli by ksiądz chciał egzorcyzmować, to musi mieć na piśmie zgodę psychiatry, psychologa. No, kiedy wam dzisiaj wyjaśniałem, ten niuans z kapłanem psychologii, to ten zakład otworzył, coś nie trybi, rozumiecie? Coś nie trybi pod horyzontem. Zdaje się, że na innych bułeczkach jedziemy, innym masłem smarujemy, bo jest smarowane nasze pokarmy. Ludzi jemu poddanych prowadził do upodlenia lub rozpaczy. Na początku ci będzie błogosławił szatan, w cudzysłowie. Będziesz miał pieniądze, wszystko ci pójdzie, a w pewnym momencie masz taki krach, bo już mu jesteś niepotrzebny, bo ma lepszy od ciebie. Objął on świat swą nienawistną tyranią, aby świat swej głupocie nie wierzy w jego istnienie. Papież Pius XII z Hitlera wyganiał, moi drodzy, szatana. Był opętany na odległość. On wstępuje w ludzi i nim oni zdobywają trony świata. To, co mówi Pan Jezus, to, co zostało powiedziane o szatanie, można powiedzieć o licznych zastępach jego świty. Liczba ich jest przeogromna. Znowu do cyfry wracam. Marii Waltorcie Pan Jezus powiedział w 43 roku, w czasie II wojny światowej, 2/3 ludzkości jest opętana. Jest na jego usługach. 2/3. Ja, Jezus, stałem się ciałem i oddałem swe życie na krzyżu, a teraz odnawiam tajemnicę krzyża w tajemnicy przyświętej. Dlatego urzeczywistniam moją obecność na świecie, w świętych tabernakulach, w tajemnicy nieskończonej pokory. Ci, co się kręcą koło mnie, przed 6 laty nakreśliłem strategię bitwy o Kościół, że ona pójdzie w 2 kierunkach. Pójdzie o tajemnicę mszy świętej i o kapłaństwo. Na naszej ziemi to są szczytowe bitwy. Mnie przeraża, że tylu kapłanów zostało tak oślepionych i robią cyrk ze mszy świętej i tak się boją wszystkiego. Balustrady usuwają wszystko po kolei, wszystko, co przypomina sakrum. I są tak przekonani, że mają rację, że choćbyś ich wodą świeconą polewał, zdania nie zmienią. A Pan Jezus mówi, że tajemnica odkupienia krzyża dokonuje się w tajemnicy krzyża. Żeby was wprowadzić w
jakim kierunku chce iść papież Benedykt XVI, to musicie zrozumieć, że cały przekręt w Soborze Watykańskim z liturgią mszy było, że zrobić z niej ucztę, obrócić stołek i przyjdźcie wszyscy. I wszystkie te ruchy, które w kościele mają formę celebracji w życiu tej uczty, czyli siedzą naokoło, są bardzo niebezpieczne dla Kościoła. Chcę na głos powiedzieć. Bo każdy jest pępkiem. Ja muszę być widziany, ja muszę widzieć, ja muszę dotknąć. Synu niewierny, na kolana, głową o ziemię, jak to robił wół i osioł w Betlejem. Poczytajże szkatarne emeryś, a wyrwij tą pychę swego wnętrza. W związku z tym, kiedy już oni osiągnęli sukces mszy świętej jako uczty, no to teraz czym prędzej wios tabernakulum, rozumiecie? Myk, myk, myk. Bo ludzie są tak przekonani, że tak ma być. Jest dobrze. Bo ja sobie mogę wyjść i dotknąć ołtarza. Jakim prawem? Jakby ktoś nas dotknął ołtarza, to się powinien zapaść tak do podziemia, jak żołnierz w Zejerfeld w Austrii. Jest tam ołtarz, gdzie się chwycił metalowymi rękoma i są wypalony jest piaskowiec, a koło ołtarza dziura, do której padł i wisiał w powietrzu i wołał kapłana, ratuj. Bo przyszedł z mieczem i zażądał, że on dziś chce tą dużą hostię. On już małej nie chce. Jesteście z Austrii, znajdźcie Zejefeld i poczytajcie, tam są żywe świadectwa. Metalowe rękawica wcisnęła parę centymetrów się w ołtarz kamienny. Szatan jest nieograniczoną pychą. Ja, Jezus, jestem nieskończoną pokorą. Jest to naprawdę paradoksalne, że biskupi, kapłani i wierni nie rozumieją, że celem głównym ich powołania jest uwalnianie dusz od mocy piekielnych i diabłów. Ci biskupi, którzy nie mianują egzorcystów albo zabraniali, wiecie, przy ich konaniu, ile przychodzi dusz szczęścia w danej diecezji? Dziesiątkami tysięcy i oni ich wszyscy oskarżają. Bo to on był odpowiedzialny za uwalnianie dusz, a blokował, wycinał. Za tyle skasowanych w Polsce nabożeństw uwalniania, ustrawiania, odpowiedzą biskupi przed Bogiem, kiedy ich tysiące ludzi będą oskarżać. Odpowiedzą kapłani, którzy to blokowali, wyśmiali, wykmieni. Ciągle wam do znudzenia powtarzam, czytajcie Śmierć Piłsudskiego, dzienniczek siostry Faustyny, numer 423. Kiedy tam przyszły dusze dzieci, jakoby dziewięcioletnich, i go oskarża, jako karmy z otchłani i wrzeszczały. Czyli przyszli wszyscy, których pomordował na ulicy Warszawy w czasie zamachu majowego. I oni go oskarżali, że przez ciebie jesteśmy w czyśćcu. Bóg miał inne plany. Myśmy nie byli w łasce uświęcającej. Myśmy żyli w grzechu i dlatego dziś nad nami szatan się pastwi. Duszpasterstwo to tysięczne czynności i inicjatywy, które rozwijają się z podstawowego celu. Widać wyraźnie, że zaniedbanie tego celu spowodowane jest zupełną ślepotą. Czy biskupi i kapłani nie są świadomi swego błędu? Czy nie czują potrzeby szukania powodów nieudanego swego duszpasterstwa? Amen. Jutro rozpocznę od tego miejsca, bo już po prostu czas godziny się skończył, kaseta już jest pusta, więc tę myśl jutro rozwiążę, bo musiałem jakby w próżni uciąć kazanie. Ta bitwa jest, moi drodzy, przeogromna.
teraz rozumiecie tytuł moich tych kazań. Tylko kapłan katolicki uratuje Kościół i świat.